Przełom w Anglii. Tego nie było od lipca. Anglia, pierwsza doba bez żadnego zgonu na koronawirusa. W niedzielę w Anglii nie zanotowano ani jednego zgonu z powodu COVID-19. To pierwszy taki dzień od 30 lipca 2020 roku, podał brytyjski rząd. Żadnego zgonu wskutek COVID-19 nie było także w Szkocji i w Irlandii Północnej, choć tam w ostatnich kilku tygodniach już kilkakrotnie zdarzały się takie doby. 4 osoby zmarły natomiast w Walii, co nie zmienia faktu, że łączny bilans zgonów za ostatnią dobę w całym Zjednoczonym Królestwie jest jednym z najniższych od początku września zeszłego roku. W minionym tygodniu był dzień z jedną oraz z dwiema ofiarami śmiertelnymi. Ile osób zmarło? Anglia jest tą częścią Zjednoczonego Królestwa, w którym liczba zgonów jest najwyższa, zarówno w liczbach bezwzględnych, co z racji jej populacji jest oczywiste, jak i w stosunku do liczby ludności. Od połowy marca zeszłego roku, gdy dopiero odnotowywane były pierwsze zgony z powodu COVID-19, w Anglii zdarzył się do tej pory tylko jeden dzień bez ofiary śmiertelnej. Miało to miejsce 30 lipca zeszłego roku. Był to też jedyny dzień od tego czasu, gdy nie było żadnego zgonu w całym Zjednoczonym Królestwie. Z kolei w styczniu i na początku lutego tego roku było 19 przypadków. W samej Anglii dobowe bilanse zgonów przekraczały 1000, w tym rekordowo wysoki był 21 stycznia, gdy odnotowano ich 1662. Od początku epidemii w Zjednoczonym Królestwie z powodu COVID-19 zmarło 127 609 osób, z czego 112 245 w Anglii, 7661 w Szkocji, 5556 w Walii i 2147 w Irlandii Północnej. Ilu zaszczepionych? W poniedziałek poinformowano też o wykryciu 2357 nowych zakażeń koronawirusem, co jest liczbą nieco wyższą od średniej z ostatnich 7 dni. Łączna liczba stwierdzonych infekcji to prawie 4,44 milionów. Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostało ponad 35,47 milionów osób, czyli 67,3%. Dorosłych mieszkańców kraju, a drugą, prawie 17,86 milionów, czyli 33,9%.